pokazanie płynów eksploatacyjnych zaczynamy od wskazania poziomu płynu hamulcowego w przednim kole. Odpowiedzialny za to jest ten zbiorniczek. Wskazanie musi być przynajmniej do połowy lower. W tej chwili jest poziom maksymalny. Wskazanie poziomu płynu hamulcowego w tylnym kole odbywa się poprzez wskazanie pojemnika, który znajduje się pod siedzeniem pasażera. Kolejnym płynem, który musimy zaprezentować, jest poziom płynu chłodzącego. Zbiornik poziomu płynu chłodzącego znajduje się tutaj pod chłodnicą i tu musimy wskazać, że poziom płynu sprawdzamy w tym miejscu. Kolejnym elementem, który musimy sprawdzić, jest stan poziomu oleju. W tym miejscu znajduje się wskaźnik poziomu oleju. Musimy zaznaczyć, że aby sprawdzić poziom oleju, motocykl ten powinien być wypionowany oraz silnik powinien być zimny, a wskazanie poziomu oleju powinno zawierać się między minimum a maksimum. To są wszystkie elementy, które powinniśmy wskazać na placu manewrowym przed rozpoczęciem jazdy. Na kolejnych zajęciach omówimy sobie czynności, które musimy wykonać przed samym rozpoczęciem jazdy i wykonaniem kolejnych zadań egzaminacyjnych. Jest to motocykl szkoły jazdy. Jest to motocykl szkoły jazdy Euforia. Jest to identyczny motocykl, na którym odbywają się egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu. O ile pamiętam, szkoła Euforia jest na placu Legionów, nie, czy na Piłsudskiego. Placu Piłsudskiego w budynku Askopolu. Dobrze. No to na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia.